W środę 13 lipca swoje święto obchodzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Z tej okazji pińczowski garnizon odwiedził inspektor Dariusz Augustyniak, komendant Wojewódzkiej Policji Świętokrzyskiej. Podziękował on m.in. stróżom prawa za całoroczną pracę oraz odznaczył wyróżnionych. Gdzieś to od najmłodszych lat, tak, mieliśmy w głowach, żeby zostać albo policjantem, albo strażakiem najczęściej, tak, albo żołnierzem. Wy zostaliście policjantami i chwała Wam za to, czego Wam serdecznie gratuluję. Ale macie tutaj niezwykłą w swojej służbie, niezwykłą okazję i przywilej pomagać ludziom, bo nigdy nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy po to, żeby służyć ludziom. My jesteśmy częścią społeczeństwa. Nie jesteśmy wyodrębnioną grupą zawodową, która robi swoje, jesteśmy zadowoleni z tego, że robimy, rozwiązujemy swoje własne problemy. Nie. Służymy ludziom i to jest najważniejsze nasze przesłanie i ja Państwu serdecznie gratuluję, że możecie to robić i pomagać ludziom, bo to jest naprawdę, naprawdę wielki zaszczyt. W tym roku na wyższe stopnie służbowe awansowali. Do stopnia aspiranta sztabowego Wojciech Jałocha, Andrzej Brzeszcz. Do stopnia aspiranta Damian Stefaniec, Krzysztof Stępień, Paweł Wiewiór, Zbigniew Modrzewicki, Jacek Pawełczyk. Do stopnia aspiranta Artur Drukała, Jacek Wyczyński. Do stopnia młodszego aspiranta Rafał Koprowski. Do stopnia starszego sierżanta Łukasz Gaweł, Piotr Kuk, Michał Majewski, Maciej Robak, Adam Rożek, Marcin Wojciechowski. Do stopnia starszego posterunkowego Łukasz Marzec. W imieniu wszystkich mianowanych policjantów chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie i docenienie naszej służby. Chciałbym również zapewnić, że w dalszym ciągu z pełnym zaangażowaniem będziemy wykonywać nasze obowiązki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu pińczowskiego. Srebrny medal za długoletnią służbę postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał nadkomisarz Piotr Węgliński, komendant Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie oraz aspirant sztabowy Andrzej Cichoń, asystent zespołu do spraw kryminalnych w Komisariacie Policji w Działoszycach. Brązową odznakę zasłużony policjant minister spraw wewnętrznych nadał aspirantowi sztabowemu Rafałowi Janickiemu. Z kolei nagroda motywacyjna za wzorowe wykonywanie służby trafiła do aspiranta Damiana Stefańca. Pińczowska policja wyróżniła dwie osoby, które szczególnie przysłużyły się we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pińczowie. Medale za zasługi dla policji otrzymali ksiądz dziekan Jan Stawożyński, kapelan służb mundurowych i podpułkownik Jarosław Molisak, komendant Błoskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Serdeczne podziękowania za rok pełnej poświęcenia pracy pod adresem pińczowskich stróżów prawa kierowali wszyscy zgromadzeni goście. Ciepłe słowa w imieniu samorządu powiatowego przekazał wicestarosta pińczowski Ryszard Barna, wręczając specjalne grawertony na ręce aspiranta Damiana Stefańca oraz aspiranta sztabowego Roberta Zachariasza. Wszystkim policjantom pracującym w pińczowskim garnizonie gratulujemy awansów i życzymy 100% satysfakcji z pełnionej służby.